Unijna na manifestacja w Warszawie. Jest informacja GIS o demonstracje w Warszawie. GIS nie ma kar za łamanie obostrzeń dla uczestników. Nie ma kar za łamanie obostrzeń covidowych na niedzielnych demonstracjach poinformował rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego Szymon Cienki. Wytłumaczył, że do tej pory do GISu nie wpłynęły żadne wnioski o ukaranie demonstrantów. Cienki przekazał że z informacji uzyskanych od Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie do tej pory nie wpłynęły żadne wnioski o ukaranie załamanie obostrzeni COVID-19 na niedzielnych demonstracjach. Podkreślił, że jeśli sytuacja ulegnie zmianie, wówczas takie wnioski rozpatrywane będą w trybie przyjętym w kodeksie postępowania administracyjnego. Wyjaśnił, że główny inspektor sanitarny nie jest uprawniony do nakładania kar administracyjnych wynikających z nieprzestrzegania przepisów dotyczących łamania obostrzeń covidowych. Dwie demonstracje w ubiegłą sobotę mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Przemysław Rzotkiewicz opublikował komunikat, w którym wyjaśnił, że wydał na wniosek prezydenta Warszawy opinię w zakresie możliwości organizacji zgromadzenia w niedzielę na Placu Zamkowym. Podkreślił w nim, że zasady organizacji zgromadzeń w czasie pandemii SARS-CoV-2 reguluje rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a zgromadzenie zorganizowane niezgodnie z określonymi przepisami i zasadami nie może być pozytywnie zaopiniowane. W niedzielę wieczorem na Warszawskim Placu Zamkowym odbyła się demonstracja w obronie obecności Polski w Unii Europejskiej. W pobliżu demonstrowały także środowiska narodowe.